związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku wystąpiło mnóstwo problemów dla powiatów w Polsce i z tego tytułu na mój wniosek przygotowany przez panią dyrektor Aleksandrę Lewandowską, jak również naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości pani Moniki Turkiewicz, Konwent Starostów Dolnośląskich przyjął stanowisko negatywnie oceniające wpływ tej ustawy na funkcjonowanie powiatów i jednostek w powiatach. Za tym stanowiskiem wystosowaliśmy pismo do Związku Powiatów Polskich, będąc na zarządzie, którego jestem członkiem związku. Związek rozpoczął już prace przygotowawcze, aby ocenić skalę tego niekorzystnego zjawiska dla powiatów w Polsce. Ma to się tak, że ustawodawca obarczył starostów olbrzymią odpowiedzialnością, krótkimi terminami realizacji zapisów ustawy, nie przekazując odpowiednich środków, nie zabezpieczając etatów, ale przede wszystkim doprowadzi realizacja tej ustawy do zablokowania ośrodków geodezyjnych, jak również olbrzymie problemy w wydziałach nieruchomości. Doprowadzi, niedługo doprowadzi do zablokowania zupełnie aktualności ewidencji gruntów i budynków tej bazy, którą my prowadzimy. Dlaczego? Dlatego, że my wszystkie dane, które wpływają do starosty dotyczące nieruchomości, obrotu nieruchomościami, zmiany, wybudowania budynków, zmiany użytku, my wszystko to musimy wprowadzić do bazy ewidencji gruntów i budynków i na tą mapę, którą tu Państwu pokazywaliśmy. To wszystko musimy aktualizować, mamy na to 30 dni, zgodnie z ustawą. Ustawodawca, wydając ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tą ostatnią, no nie przewidział, po prostu chyba nikt nie zastanowił się, że to wszystko spocznie na starostach i to oni będą musieli to zadanie wykonać. Proszę Państwa, to jest wczoraj wnioski, które wpłynęły. To jest jeden dzień. To wpłynęło do nas przez gdzieś od 10 stycznia wnioski z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenie w prawo własności. My to musimy wprowadzić. Nie mamy nowych ludzi, a to, co w zeszłym roku wprowadzaliśmy, a obrót jest naprawdę w powiecie głogowskim duży, bo my wprowadzamy rocznie gdzieś około 4,5 do 5 tysięcy zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków. To jest dodatkowe 5,5 tysiąca zmian, które musimy wprowadzić. Jest to nierealne, nie mamy pieniędzy na to, nie mamy etatów. Poza tym to nie mogą zrobić stażyści ani nikt, bo to muszą być ludzie, którzy są przeszkoleni, mają określone stanowiska pracy, mają komputery, oprogramowania i wiedzą, co robić, więc muszą to być chociaż przeszkoleni ludzie naprawdę, którzy są dobrymi operatorami systemu, w którym to my prowadzimy. Jest to na ten moment nierealne. Ja zrobiłam takie koszty panu staroście, ile pieniędzy potrzeba i to potrzeba już, żebyśmy zastartowali najwcześniej za 3 miesiące. To nie, że od razu, bo przecież musimy ogłosić nabór na ludzi, musimy ich przeszkolić, wykształcić, posadzić i do tego jeszcze pracownicy ośrodka muszą tych ludzi nadzorować, żeby to było właściwie wprowadzone, dlatego że to jest własność. Każdy jest uczulony dzisiaj na własność, każdy chce, żeby jego dane były właściwie i prawidłowo i oczywiście szybko wprowadzone. Więc jak to skalkulowałam z grubsza, to wyszło, że starosta potrzebuje 500 000 zł, żeby można było to zrobić. Zmian w powiecie głogowskim jest do wprowadzenia, bo ustawodawca dał na to rok, 5,5 tysiąca. Nierealne do zrobienia. Nie wiem, skąd pozyskamy, bo to będzie coś za coś. Jak to wprowadzimy, to nie będziemy wprowadzać danych z aktów notarialnych.
Więc albo będziemy tam to wprowadzać jak dotychczas i jest aktualna baza, użytkownicy zostają. Po prostu stoimy naprawdę przed ogromnym dylematem i jeżeli starostowie tutaj nie zadziałają, to cała, po prostu cała Polska w pewnym momencie stanie i będzie nieaktualna. Tak to mniej więcej wygląda. Szacowany koszt na rok 2019 realizacji tej ustawy dla powiatu głogowskiego to 570 tysięcy złotych, bo to jest koszt dla podniku, ale również dla Wydziału Nieruchomości. Powiem Państwu, jeszcze przed dzisiejszą konferencją rozmawiałem z pracownikami Związku Powiatów Polskich, którzy na podstawie naszych wyliczeń, naszych sugestii odnośnie czasu, który muszą poświęcić pracownicy, przygotowują metodologię do wszystkich powiatów. Będzie to rozesłane do wszystkich powiatów w Polsce, tak jakby oni się wypowiedzieli. I już dzisiaj są odpowiedzi z powiatów, że w tym czasie, który my zaproponowaliśmy, w innych powiatach nie są w stanie tego zrobić. Czyli to świadczy o tym, jak pani dyrektor ma bardzo dobrą kadrę wyspecjalizowanych osób, a w innych powiatach do końca tak nie jest, a trzeba też przyjąć, że powinno się zatrudnić nowe osoby, które w tym czasie nie zrobią. Czyli rzeczywiste koszty czy czas wprowadzenia tych wszystkich potrzebnych zmian może się jeszcze wydłużyć, a tym samym zwiększyć koszt realizacji ustawy, gdzie ustawodawca przerzucił wszystko na samorządy. Wpisując, że nie ma to żadnego wpływu finansowego, że w tych zasobach kadrowych jesteśmy w stanie to zrobić. Jedyne koszty, które jakby są należne, to przypadają polskim sądom. Przestrzegamy i obawiamy się paraliżu naszych wydziałów ze względu na nierealność i niemożność w określonym ustawowym czasie wprowadzenia tych zmian. Jeżeli mielibyśmy dokonać tego cudu, to kosztem zupełnie innych postępowań, które są prowadzone na bieżąco w podgiku, w biurze geodety i w Wydziale Nieruchomości. Będzie jakby przekształcenie tego użytkowania wieczystego, czy który był na chyba tam na 99 lat, czy tak. Po prostu w prawo własności, ale u nas jest wpisany użytkownik wieczysty, prawda? Więc my musimy go zlikwidować i wpisać właściciela, zawiadomić organy podatkowe, sąd, właściciela, więc proszę bardzo. Czynności jest bardzo wiele. Bardzo, bardzo wiele. Do tego, jak policzyłam rozesłanie samej poczty, to jest 88 tysięcy. To są koszty po prostu ogromne. Poza tym już dziś należy powiedzieć, że pracownicy mają bardzo wiele zadań i pracują bardzo z dużym naciskiem na efektywność i jakość. Poza tym dodatkowe zadania, które na nich spadły, są niemożliwe do wykonania, co może się wiązać oczywiście z różnymi nieprzyjemnościami dla wszystkich, bo po prostu brakuje środków, brakuje ludzi, każdy ma jakiś swój poziom wytrzymałości i efektywności pracy. Tego się obawiamy, że będzie to miało negatywny wpływ na pracowników w urzędzie, ale też i dla klientów, którzy nie będą mogli otrzymać odpowiedzi czy stosownych dokumentów, które występowali wcześniej.